Witajcie z tej strony Woderion i zapraszam was do kolejnego omówienia na moim kanale, tym razem z Supergirl. Czy udaje się w końcu wydostać z Phantom Zone? No, zobaczymy. Na początku właśnie mamy naprawdę niezłą scenę, jak Phantom atakuje no już to zrezygnowaną karę. Pamiętacie, poszedł w dwa odcinki w cztery, bo te dwa odcinki co były teraz to było młodej karze i tam próbie zdobycia jej krwi, żeby ją tutaj zrekwizować z Phantom Zone. Na tym odcinku, gdzie była gra Melissa Benoist, bo mieliśmy dwie odcinki bez Melissy, co jest no mega dziwne, troszkę też smutne, że ona tutaj odchodzi z tego uniwersum DC. No cóż, tutaj atakuje ją Phantom, którego no jej ojciec tylko udaje mu się przegnać, no bo kara no nie miała szans, bardzo jest strasznie wycieńczona. Na następnej scenie mamy taką karę, gdy już tam udaje się tego fantomu do jej ojca przegnać. No widzimy, chyba ona jest ślepa. No nie bardzo. Jeszcze gorzej jej tutaj się dzieje, bo no bo jest, już jest całkiem ślepa, to już całkiem jest beznadziejnie, ale ojciec ją pociesza, że muszą iść dalej. Przyciesza karę, że właśnie, że jej przyjaciele na pewno ją tutaj ją szukają i ją uwolnią. Albo ona jest teraz jakoś pozbawiona wzroku, albo po prostu teraz zamieni się z fantoma, co jest naprawdę... No, kurczę, dosyć mocnym motywem w tym odcinku, co oznacza, że no, nasi bohaterowie z National City muszą się naprawdę śpieszyć. Nasi bohaterowie tutaj w naszym już National City wrócili, Mia i Brainy, i mają tutaj krew, co oznacza, że teraz będą mogli zlokalizować karę w Phantom Zone. No tutaj też się dowiadujemy, że nie było naszych bohaterów 3 dni, czym Brainy komentuje, że jest fatalnym podróżnikiem w czasie. Następnie nasz tutaj John Jones pokazuje, czym naprawdę ta wieża jest, ta Justice Tower, że ona jest naprawdę statkiem latającym, co no co też było w komisach, jak pamiętacie, w komisach, czy też w bajkach też możecie to. I że ta twierdza naszych superbohaterów, ten Justice, to był po prostu taki statek latający nad ziemią, co jest naprawdę mega. I oczywiście jak najbardziej fajnie to zobaczyć w serialu. Następnie już ruszają do tego Phantom, żeby odszukać karę. No tutaj doszło do małych komplikacji, no w sumie jak zawsze. Jakieś turbulencje się nastały. Zostają odatakowani przez Phantom w tych ich klatce, co wcześniej ich w poprzednich odcinkach właśnie tam uwięzili. Na jeden się wydostał i udało się go znowu zamknąć, no ale jak widzicie tutaj no zakaził naszą Alex, podobnie jak i naszą Karę. Tylko że Kara ma jeszcze oczy właśnie. Dziwne, nie? Więc mi się wydaje właśnie, że ona może też i być ślepa kara. Tutaj widzicie, Alex ma, no teraz ma zamknięte oczy, a tak ma normalne oczy, co oznacza, że naprawdę to jest teraz niefajnie, bo mamy teraz obie siostry są zainfekowane. No i nasz John Jones tutaj chce zamknąć naszą Alex, bo jak się zmieni w fantomat, no to nie tylko oni będą w niebezpieczeństwie, ale i również i kara. I nie dość, że Alex zniknie na zawsze, to i kara zniknie na zawsze. Jest to jedynym tutaj wyjściem, jest zamknąć się w tym, poczekać, aż wydostaną karę i ją tu uleczyć. No ale oczywiście ona się na to nie zgadza i wkopuje tam naszego John Jonesa, co naprawdę było dziwne, że dała radę to zrobić. No i oczywiście nasz Alex podchodzi tam niby nigdy nie zamyka tam Johna, mówi, że on tworzy gdzieś tam zbrojowni patrzeć. No ale nagle ich tutaj atakują fandomy ze wszystkich miejsc, a powinni być oni chronieni przez jeszcze no godzinę, co najmniej. I wtedy Brainy zauważa, że no na jej szyi jest właśnie zadrapania od fantoma i to właśnie przez Alex wyśledzili ten statek. Co oznacza, że chcą zratować karę, to chcąc ratować swoją siostrę, Alex no wkopała swój team cały. I wtedy Alex postanawia, że opuści statek, bo jak ona opuści statek, to dalej będą jakby niewidzialni dla fantomu,
co znaczy, że no, teraz i nasza Alex będzie Phantom Zone. Nasza Lena tutaj musi teraz... No jest jakiś wyciek statku i musi to zakręcić. I nagle ją coś tam atakuje z tyłu. Czyli chce zaatakować, ona szybko ucieka. No i coś mają do statku jakoś kosmite. Ale chyba to nie jest Phantom tym razem. Nagle Lena widzi to, co widział trochę tak nasz Tony Stark, czy tam Iron Man w filmie Avengers Age of Ultron, czyli wszyscy bohaterowie, kurczę, leżący. No bo ten kosmita ich załadławił wodą, czy coś takiego, bo to jest jakiś wodny kosmita. Jedynie Dreamer udało się wybudzić naszą Nia. Nia jest jedynie przytomna z naszej ekipy, przynajmniej na razie. No i potem Lena mówi, że to jest, że matka opowiadała jej o tym kosmicie, o tym potworze, kiedy była mała, co oznacza, że no, dosyć ciekawe. Nie wiadomo chyba, jak powstrzymać go. No, suszarką i wysuszyć niewodne też, to jest jakiś pomysł. Potem widzimy, jak ten potwór do tego się działa, czyli oplata całego ciebie i po prostu ty się krztusisz wodą, czy jakby toniesz. No i potem nasz tutaj nasz Midgusz atakuje naszą Lenę. Lena mówi, że to jest jej koszmar. Jedynie tak to komentuje. Wcale nie widzimy, co było, działo się przedtem, czyli co nasze team, może nie, no nie cały team, nie Lena i Alex zostały zahipnotyzowane, tak można chyba powiedzieć, przez Fantoma, co znaczy, że to oni coś tutaj zrobili, tak jakby teraz to my widzieliśmy z Leną, to jest jej halucynacja. Tak, tak mi się wydaje. No, chwilę później dla naszej Kelly udaje się Alex wybudzić, mówiąc jej tam, że kim naprawdę jest, nie, i że tam rzeczy z życia. No udało jej się wybudzić z tego, jakby, z tych halucynacji Fantoma, ale to nie oznacza, że naszych dwie pozostałe, czyli Lena i Nia dali sobie pod wpływem, co oznacza, no, że Nia jest... No, Lena to może jakoś mocno tam ich nie zagrozi, ale Nia to jest naprawdę, kurczę, kosmitu, który ma naprawdę pokaźne moce. Kolejno tutaj w scenie widzimy, gdzie Nia idzie z Brainiem, tam na początku ma wizję, że puste są klatki. Poszli to sprawdzić i Brainie go po prostu wywala z tego wszystkiego. Z statku, co oznacza, że teraz co widzimy, to chyba jest w głowie każdego z naszych bohaterów, to jest, są halucynacje. No i potem widzimy w prawdziwym, co się dzieje w naprawdę, czyli tutaj nasz John i nasz tej Brainie nie zostali zainfekowani. Brainie mówi, że to przez super mocy i ten metabolizm super ich, ale reszta naszych bohaterów no, jest w tym ich swoim magicznym świecie, nie w swoich, w świecie swoich koszmarów. I że może tylko jedno teraz jeszcze żeby uratować swoich przyjaciół, musi zakończyć to wszystko, czyli no załatwić tego Fantoma, który im tę wizję sprowadził. Przy okazji Brainie tam musiał zostać, no bo tam inni Fantomowie, no atakują statek. Johnowi udaje się, pokazuje mu jak to jest się naprawdę bać, no i zamyka tego Fantoma w klatce, co oznacza, że no nasze pozostałe tutaj członkowie Teamu Supergirl, no już powinni się ocknąć. No i teraz wszystkie koszmary się kończą. Lena widzi tu, że ten potwór tak naprawdę jest jej matką. Tutaj mamy początek tego, co będzie w chyba następnym odcinku, czyli nasza tutaj... No staje się nowy Red, Red Guardian, nasz nowy Guardian powstaje, który będzie miał złoty kostium pewnie w następnym odcinku. To jest, wiecie co, omawiałem te screeny, co są nasze tutaj. Tutaj jak widzicie, nasza bohaterka stanie się naszą nową Red Guardian, co naprawdę mi się podoba. Nasza Kelly Olsen jako Red Guardian, no zobaczymy jak ona sobie poradzi w tej roli. No i po tych kurczek okolicznościach udało im się
ekipa znowu jest w komplecie, jeżeli Supergirl, czyli tak jakby bez tych różnych koszmarów i bez tych problemów z fantomami. Ten odcinek trwałby może z 15 minut cały Supergirl, więc no naprawdę nieźle. Idziemy naszą tutaj Paragon of Hope, naszą Supergirl, która mówi no te swoje rzeczy, czyli no już nie ma nadziei, nie ma dokąd uciec, więc no naprawdę już widzimy Paragon of Hope stracił Hope, czyli nadzieję. A później naszą Supergirl atakują fantomy, po czym mówi coś jak Kapitan Ameryka w Civil War. W sumie takie same słowa jak Kapitan Ameryka w Civil War, czyli We fight! No i później przybywają nasze tutaj bohaterowie Supergirl, znaczy bohaterowie Team Supergirl, żeby uratować naszą Supergirl. Jak widzimy, Kara w końcu się uśmiecha po tylu odcinkach, tak, którym nie widzieliśmy. Widzieliśmy bo naprawdę smutno, no udaje się kurczę to zobaczyć. Jak też tutaj widzicie na tym obrazku, no oni świecą w niej energią słoneczną z żółtym słońcem, co daje oczywiście moce dla Supergirl. Co oznacza, że no, teraz będzie mogła polecieć i tego statku, no i w końcu się stąd wydostać z tego Phantom Zone z jej ojcem, co oznacza, że będzie teraz nowy Superman. To było dosyć ciekawe. To znaczy, że w końcu się wydostała, wita się z Alex i w kolejnym odcinku już będzie normalny sezon Supergirl, który będzie walczyła z normalnymi przeciwieństwami, będzie no Supergirl. Ale też przy okazji widzimy, że nasza tutaj, że ktoś się jeszcze przydostał z fantasy, jest nasza Nixie, która jak widzicie tutaj na pewno powróci, będzie głównym przeciwnikiem, więc to mam tutaj potwierdzone to co mówiłem już od dawna, że ona to jak się wydostanie z Karo z tego właśnie fantasy, to będzie głównym przeciwnikiem Kary. No, ona nie będzie takim łatwym do pokonania, bo to jest jak Nixie Spirifik. Ciekawe czy Mixi się też pojawi, może ją powstrzyma też w następnym odcinku, czy tam w ostatnim. Zobaczymy. Od tego czasu do usłyszenia. Trzymajcie się. Witajcie wszyscy Woterian z tej strony, zapraszam do kolejnego wideo, gdzie omówimy zwiastuny i zdjęcia, które wyciekły do sieci z Supergirl i Flasha, bo to, że jest przerwa w misji tego serialu, to nie znaczy, że jest przerwa na moim kanale w robieniu filmików z tego serialu, więc zapraszam. We're going home. Widzimy może od razu tutaj, chyba tutaj w czwartym odcinku, no uda się nam naszej bohaterki uciec z Phantom Zone. Hold on, sis. We're coming. In the end, we always come back together. Oh no. Stronger than ever. We're gonna need a bigger gun. We have to get out of here. I cóż, z tego zwiastunu nie możemy nic zbytnio wynieść, jedynie to, że nasza tutaj bohaterka uciekł z Phantom Zone. Ale będzie osłabiona, bo tutaj jeszcze będzie musiała pokonać tych fantomów, które są w świecie, w jej mieście, co oznacza, że może przylecieć zielona latarnia i pomóc, bo wiemy, że ta postać się pojawi. Dobra, teraz przechodzimy do zdjęć, dlatego mówiłem, że zielona latarnia wróci. No, o tutaj widzimy postać z Green Arrowa, czyli Johna Digo. Chociaż teraz to już może raczej powinniśmy go nazywać Johnem Stewartem Digo, czyli właśnie Zielona Latarnia pod koniec ostatniego odcinka Arrowa. On dostał coś zielonego, no i wszyscy oczywiście wiemy, że to jest pierścień, co możemy widzieć tutaj na jego ręce prawej, że no jakiś pierścień. I tutaj już może i tutaj już możemy zauważyć, że to jest na pewno John Deagle z Arrowa. On posiada już ten pierścień latarni, czyli no wszystko wiadomo raczej po
może Supergirl, nie jestem pewien czy w czwartym odcinku, ale na pewno w przyszłości. I to już jest udowodnione, że on jest Johnem Stewartem, no bo już widać jego pierścień, to jest zdecydowanie pierścień zielonej latarni, a w tamten widzimy goście z koszulką z Flashem, to też jest dosyć fajny smaczek tutaj. Na kolejnym zdjęciu widzimy aktorkę, która gra Supergirl, Melissa Brenost, która zdecydowanie ogląda kanał Udery na YouTubie, bo no, to jest jedyny kanał, który właśnie komentuje jej serial, no i na pewno i się to bardzo podoba. 100% legit, no scam. Tutaj dosyć ciekawą scenę też widzimy, jak nasz marsjański łowca John Jones walczy z Alex Danvers. Z tą być może walczył ze sobą, a też być może z fantomami walczył, którzy zostaną dodani komputerowo. Tutaj widzimy na kolejnym zdjęciu powrót i też debiut nowego Guardiana. Poprzedni Guardian no poddał się, dał swoją tożsamość, był to Jimmy Olsen, a ten drugi Guardian mi się wydaje, że to będzie właśnie jego siostra. No bo Jimmy oddał jej swoją tarczę, ona chyba ulepszyła tę tarczę, bo widać, że jest złota, czyli tak jak było w komiksie, a nie jak w serialu wcześniej. Kolejny, no widzimy, że ma ten nasz nowy Guardian swój motor. Zostawiam, że to jest nasza siostra Olsen. Nasza Kelly Olsen. No i tutaj widzimy w kolejnym zdjęciu, na którym się znacznie lepiej widać jej kostium. No jest taki fajny, dosyć mocno do komiksów. Jest tutaj nawiązywany z wyglądem. I też właśnie motor jest no, w kolorystyce jej stroju. No, w oddali widzimy, mam nadzieję, że to jest Superman. Chociaż tak szczerze, no to jest raczej Supergirl, ale fajnie jakby też Superman się pojawił. Aczkolwiek następny screenshot, no wybije mi ten pomysł z głowy, kurczę. No, nadzieja prysła, że kuzyni pomoże naszej karze Danvers. No i tutaj już na ostatnim skinie widzimy, to jest raczej Kelly Olsen, ale z inną fryzurą, bo tutaj dready sobie zrobiła. Najwyraźniej ona będzie tym Guardianem, no bo ten Guardian widzimy spod hełmu, wystają mu dready. Dobra, teraz przejdźmy do serialu, który ma większą oglądalność na moim kanale, właściwie największą oglądalność, czyli The Flash. Will be sentenced today at the Central City Courthouse. Ross only wishes to serve alongside our greatest protector, the Flash. Your Honor, she must have her powers erased. You are my sister. I cannot lose you. I miss you too. In the end, justice always wins. No i tutaj widzimy jedynie, że to co to też mówiłem w omówieniu tego serialu, że właśnie będą tutaj bronić naszą Killer Frost przed pójściem do więzienia. Wszyscy będą naprzeciwko EA. Ale to, że tutaj Wiasno nic nie powiedział, to nie znaczy, że nie ma przecieków. Katil dźwięczy oczyszczenie Frost, czyli tak jak mówiłem, kiedy stoi przed naprawdę karą ze swoje przyszłe zbrodnie, Katil zrobi wszystko, ocali swoją siostrę, no, czyli będzie to, co widzieliśmy w poprzednim odcinku. Co na zwiastunie było, tymczasem wysiłki Barry'ego, czyli no Flasha mające na celu chronę Speed Force, naprowadziły do szukającego odkrycia. Odcinek został wyszukowany przez Sud Sutton i napisze w życiu Johna Butera i znaczy jak widzimy, Flash tutaj coś odkryje, coś naprawdę makabrycznego. Może, że Speed Force jest zła, mam taką nadzieję, kurczę. Chociaż ja mam szczerą nadzieję, że to będzie odkrycie jakieś ze Supergirl, że będzie jej też tam pomoże w walce z fantomami. To było fajne, zwłaszcza, że w poprzednim crossoverze z tym ostatnim no pomagał też z fantomami walczy, więc no mógłby się pojawić chociaż na chwilę. No takie małe pożegnanie ostatnie z Supergirl, to bardzo na to liczę. I we Flashu też widzimy wyciekły zdjęcia z tego samego źródła, podlinkuję to źródło oczywiście w opisie. I mamy tutaj, moi drodzy, dwóch gospidów. Być może jeden to jest kaskader, ale to też nie jest do końca prawda, bo Godspeed miał w komiksach taką moc, że mógł być w paru miejscach naraz, co właśnie takie mega ukonfekstowane komiksy. No miał tu zdolność, że tak jak i Obart się rozdwajał w tutaj w serialu,
jak z waszym, to on mógł w dwie osoby być. Mógł być w dwóch miejscach naraz. To byłby fajny też ukłon do komiksu, jakby mógł być w dwóch miejscach naraz. Co też widzieliśmy w serialu, no on wysyłał tych swoich klonów, żeby zabrał prędkość dla Flasha. Pamiętamy w komiksach, to tam kolega Flasha, który dostał super szybkość, tam Flash go uczył, jak być super bohaterem, a na końcu się okazało, że on był rozdwojony i to tak naprawdę był Godspeed. No i to na pewno dostaniecie historię postaci Godspeeda i postaram się za tydzień w środę ją zrobić, co oznacza, że nie będziemy mieć wcale na tym kanale przerwy od Flasha. Ja też chciałem zobaczyć tak paru Godspeedów, którzy atakują Flasha, walczą, no i może ktoś by na Flasha pomógł. Na przykład Impulse, bo no w 150 odcinku ma się pojawić Nora Allen, czyli właśnie jego córka Barry'ego Flasha, i też ma być Impulse, który był wnuczkiem. Wnukiem Flasha ma być tutaj synem, to jest naprawdę ciekawe, coś tutaj znowu Flash spieprzył właśnie z timeline, przez te swoje podróże w czasie. Może to nawet Nora czyniła. To początkowo to Impulse był synem Nory. Ale zobaczymy. Najpewniej ta cały będzie w Flash Family, jeszcze pewnie Jay Garrick się dołączy. I będą walczyć z tymi Godspeedami, to by naprawdę było fajne i bym oglądał to z wypiekami na twarzy. A wy jak sądzicie, czy dostaniemy walkę Flash Family z armią Godspeedów? Piszcie w komentarzach, a my się widzimy jak zawsze za tydzień, być może z historią postaci Godspeeda, być może jakimiś kolejnymi wycikami. Do usłyszenia za tydzień. I do oczywiście piątku z naszą Supergirl, bo ona nie ma chyba tutaj przerwy z tego co pamiętam, więc to powinny być odcinek omówienie w piątek, jak będzie miał ten serial emisję, nie wiem, nie orientowałem się jeszcze.